Witam ponownie. W dyskusji w czasie przerwy wypłynęła kwestia wzmianki papiasza o bytności, o odwiedzinach Piotra w Rzymie. Postaramy się dotrzeć do źródeł, które się na nią powołują, czy oni wspominają, tak aby zamieścić skany na stronie tego wykładu. I można to tylko skomentować na tej samej zasadzie, która mówi, że wyjątek potwierdza regułę, że właśnie gościna czy odwiedziny Piotra w Rzymie w żaden sposób nie obalają, nie wzmacniają tej fałszywej informacji, jakoby Piotr spędził tam 25 lat. Są raczej dowodem na to, że na coś przeciwnego. Teraz chciałbym przejść do kolejnego sakramentu, ponieważ tamte rozważania nawiązywały do sakramentu kapłaństwa, do sakramentu Najświętszego. Tak się nazywa w nomenklaturze, za taki uchodzi. Najświętszy sakrament, czyli przyjmuje to w praktyce postać ofiary mszy świętej. Najświętszy sakrament nazywany czasem również Eucharystią. I od razu może na wstępie, bo będziemy używać tego słowa, powiem, że no, jest to trochę bolesna sprawa, ponieważ w naszych kręgach słowo to w ogóle nie funkcjonuje, a z kolei w katolickich kręgach jest ono używane w innym znaczeniu niż rzeczywiście znaczy. Jako że słowo Eucharystia jest słowem mówiącym o dziękczynieniu, co rzeczywiście było istotą pierwszych nabożeństw wspólnotowych, w pierwszych wspólnotach, kościołach, zborach. I istotą tego gromadzenia się wokół stołu było właśnie dziękczynienie. I jest to piękne słowo, które tak trafnie oddaje istotę zgromadzenia. Niestety zostało ono... jego znaczenie nadużyte w kontekście ofiary mszy świętej. No i teraz mówiąc Eucharystia kojarzy się z ofiarą, czego nigdy nie oznaczała. Albo jeszcze inaczej, Eucharystia kojarzy się z kawałkiem przaśnego chlebka, najczęściej w kształcie okrągłym, który też bywa nazywany Eucharystią. Szczególnie po dokonaniu przemiany w ciało i krew Chrystusa. Szkoda, że tak się stało. Kościół katolicki naucza, że Chrystus ustanowił mszę świętą w trakcie ostatniej wieczerzy. Kiedy krótko przed tym, zanim został wydany. Pan wypowiedział wtedy następujące słowa, rozdając chleb. To jest ciało moje. I odnośnie wina powiedział w zapisie Mateusza 26-28, to jest moja krew. W innych zapisach nie ma mowy o winie w kontekście krwi, a kielich kojarzony jest z kielichem Nowego Przymierza. Kościół katolicki naucza, że Chrystus dokonał fizycznego przeistoczenia tych substancji. Chleb stał się jego ciałem, a wino stało się jego krwią. Następnie Chrystus ofiarował swoje ciało i swoją krew Ojcu, po czym dał je uczniom, żeby jedli. I Kościół twierdzi, że to była właśnie pierwsza, i tutaj pojawia się to słowo nieszczęsne, Eucharystia. W trakcie ostatniej wieczerzy powiedział także do swoich uczniów, to czyńcie na moją pamiątkę. A więc, mówi Kościół, używając tych słów, Pan ustanowił swoich uczniów kapłanami, aby kontynuowali, praktykowali ofiarę mszy świętej. Mieli odtąd celebrować mszę, mieli celebrować Eucharystię, jeśli to możliwe, nawet codziennie. I to się stało jak gdyby podstawą ich kapłaństwa, bo co konstytuuje kapłana?
jest istotą jego służby, powołania, praktycznego działania i w ogóle sensu istnienia. No istotą jest ofiara. Jeśli nie ma ofiary, to po co kapłan? Tutaj właśnie ten sens jest wskazany. Sprawowanie, ofiarowywanie czy sprawowanie mszy świętej i przebaczanie grzechów stały się podstawowymi funkcjami, jak gdyby, kapłanów. A podstawowymi funkcjami przywódców, biskupów było zwiastowanie, głoszenie i czuwanie nad właściwym nauczaniem. W 1337 punkcie katechizmu czytamy: Chrystus, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina odejścia z tego świata do Ojca, podczas wieczerzy umył uczniom nogi i dał im przykazanie miłości, zostawiając im dowód tej miłości, nie chcąc oddalić się nigdy od swoich oraz czyniąc ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania, którą polecił apostołom celebrować aż do powtórnego przyjścia. Ustanowił ich wówczas kapłanami Nowego Przymierza. No, ten punkt tutaj nauczania katechizmowego jak gdyby podsumowuje to, co powiedziałem. 1337. Popatrzmy na mszę świętą jak na centrum mszy świętej, a tym centrum jest konsekracja, przemiana chleba i wina w ciało i krew. Centralna część mszy świętej, która w sensie formalnym również decyduje o konsekwencjach duchowych dla człowieka, który na przykład na takie zgromadzenie się spóźnił. Otóż sam jeszcze pamiętam, kiedy mnie uczono, myślę, że to nauczanie nadal obowiązuje, msza święta z decyzją Kościoła jest konieczna. Istnieje obowiązek uczestniczenia we mszy świętej w niedzielę. Nieobecność na mszy świętej w niedzielę jest grzechem ciężkim. Z kolei grzech ciężki, jak wiemy, należy do kategorii tych grzechów, z którymi jeśli człowiek umrze, to pójdzie do piekła. Otóż jeśli chodzi o obecność na mszy świętej, spóźnienie do czasu przeistoczenia traktowane jest jako grzech lekki. Natomiast przyjście na mszę, kiedy już dokonane było przeistoczenie, było grzechem ciężkim. Przerwiemy na chwilę? Nie, tak więc kulminacyjnym punktem jest konsekracja. Konsekracja następuje wtedy, kiedy powtarzając słowa Chrystusa wypowiedziane w czasie ostatniej wieczerzy, kapłan uważa, że mocą Ducha Świętego przemienia chleb, wino, fizyczne ciało i krew Jezusa Chrystusa. W centrum czytam 1333 punkt z katechizmu, katolickiego katechizmu. W centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się ciałem i krwią Chrystusa. Kościół wierny poleceniu Pana nie przestaje czynić aż do dnia Jego chwalebnego przyjścia pamiątki tego, co uczynił Chrystus w Wigilię swej męki. Wziął chleb, wziął kielich napełniony winem. Znaki chleba i wina, stając się w tajemniczy sposób ciałem i krwią Chrystusa, nie przestają oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowywania darów dziękujemy Stwórcy za chleb i wino, owoce pracy rąk ludzkich. Najpierw jednak owoc ziemi i winnego krzewu, dary Stwórcy. Stają się chlebem i ciałem. Stają się winem i krwią. W geście Melchizedeka, króla i kapłana, który wyniósł chleb i wino, Kościół widzi zapowiedź własnej ofiary. Cudowne rozmnożenie chleba. Punkt 1335.
Cudowne rozmnożenie chleba, w czasie których Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, aby nakarmić im tłumy, są zapowiedzią obfitości jedynego chleba eucharystycznego. Znak wody przemienionej w wino w Kanie zapowiada już godzinę uwielbienia Jezusa. Ukazuje wypełnienie uczty weselnej w Królestwie Ojca, gdzie wierni będą pili nowe wino, będące krwią Chrystusa. Tak więc widzimy, jak różne teksty tutaj są przywoływane, które wykazują pewne podobieństwo, ale jest to podobieństwo zewnętrzne, zauważmy. Bo gdyby się wgłębić w to, o co tak naprawdę w tym tekście chodzi, no to wtedy te podobieństwa znikają. Według Kościoła Eucharystia jest najświętszym sakramentem, ponieważ jest samym Chrystusem. 1370 punkt katechizmu. Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Ta obecność nazywa się rzeczywistą nie z racji wyłączności, jakby inne nie były rzeczywiste, ale przede wszystkim dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek. Tutaj mam również kanony Soboru Trydenckiego, który no, pisze to samo, tyle że w innej formie. Jeżeli ktoś nie wierzy lub przeczy temu, no to niech będzie NBW, jest taki skrót, który w łagodnej transliteracji znaczy niech będzie wykluczony, w mniej łagodnej niech będzie wyklęty, bo w sumie na to samo wychodzi. Kościół, formułując teorię przeistoczenia, sięgnął do pism Arystotelesa. Arystoteles nauczał, że wszelka materia składa się z dwóch elementów. Posiada formę i posiada substancję. Forma to jest to coś zewnętrznego. Istotą jest substancja. Zewnętrzny wygląd obiektu forma. Jej wewnętrzna istota to substancja. Tak zdefiniował to Arystoteles. Teoria transubstancjacji mówi, że w wyniku konsekracji dokonywanej w czasie mszy substancja chleba i wina zmienia się, a forma pozostaje ta sama. Kościół twierdzi, że formuła konsekracji wywołuje trzy cudowne i zadziwiające skutki. Jak czytamy, wewnętrzna istota chleba i wina przestaje istnieć. Drugi skutek, zewnętrzny wygląd chleba i wina pozostaje taki sam. Chociaż nie jest on już w jakikolwiek sposób związany z wewnętrzną istotą. I trzeci, wewnętrzna istota prawdziwego ciała i krwi zaczyna istnieć, przybierając wygląd chleba i wina. A więc zmienia się substancja bez zmiany formy. Stąd łacińskie słowo transubstancjacja, przemiana, w tłumaczeniu polskim przeistoczenie, przemiana substancji. Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. A więc raz skonsekrowany chleb i wino pozostaje ciałem i krwią Chrystusa tak długo, jak długo istnieje. Można powiedzieć. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa. W praktyce to znaczy, że można przyjąć tylko chleb bez wina, bo w pewnym momencie w XIII wieku Kościół odjął kielich od wiernych, a więcej nawet, może widzieliście, jeśli byliście kiedyś w kościele, no ja byłem przez wiele lat, więc bywa, że księdzu skończyły się te komunikanty, hostie, eucharystie i co wtedy robi? No to wtedy łamie te, które ma i daje po połowie. Ta zasada, o której tutaj przeczytałem, 1377 punkt katechizmu i nie tylko katechizmu wyjaśnia. Jezus Chrystus jest obecny w każdej cząstce. Tak samo jeśli na przykład upadnie taki komunikant, dlatego tam jest ministrant, prawda, z tą tacką, żeby nic nie upadło, bo jeżeli taki okruch upadnie,
no to potem odbywa się dokładne czyszczenie tego miejsca. Okruch jest zbierany i składany w takim no, specjalnym naczyniu. Tak się już nie robi dzisiaj. To jest historia, naprawdę. Widziałem parę razy już te raty. Nie przejmuję się, nie próbuję. Dzisiaj się już tym nie przejmują, mówi brat. No, bardzo możliwe, bardzo możliwe. W każdym bądź razie realna obecność Jezusa Chrystusa pozostaje niezmieniona i jeżeli ktoś to dzisiaj, powiedzmy, ma większy dystans do tego i nie przejmuje się tym, że coś upadło, no to się nie przejmuje, no, jeżeli taka praktyka się zdarza. Co nie zmienia faktu, iż jest, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o sam fakt. Kościół naucza, że Chrystus istnieje w Eucharystii nieprzerwanie, dopóki istnieją postacie eucharystyczne. Z tego powodu należy wykazać wielką troskę, aby chronić konsekrowany chleb i wino przed zgubieniem lub przed profanacją. Dlatego po Komunii Świętej hostie są zamykane, tak, w takim sejfie można powiedzieć, bo to jest bardzo taki właśnie bezpieczne miejsce, nazywane tabernakulum, często zewnętrznie złocone. Centrum głównego ołtarza najczęściej. I tam Chrystus przebywa, prawda, eucharystycznie obecny. Chrystus eucharystyczny, stąd bierze się to powiedzenie. A dla zaznaczenia faktu obecności Chrystusa w tym miejscu pali się czerwona lampka, tak zwana wieczna lampka. I katolik, który przychodzi do kościoła, w którym jest kilka ołtarzy, i na, powiedzmy, jest więcej niż jedno tabernakulum, wie, w którym tabernakulum złożone jest ciało Chrystusa, bo tam się pali wieczna lampka. I wie, że tam ma przyklęknąć i oddać szczególną cześć. Za moich czasów uczono, że tutaj trzeba przyklęknąć na oba kolana. Gdzie indziej wystarczyło na raz. Wchodząc do kościoła lub przechodząc obok tabernakulum, dlatego dzisiaj też nieraz bywa, kiedy zauważcie, autobus czy tramwaj mija kościół i drzwi kościoła, ktoś się żegna, najczęściej kobiety czy mężczyzna zdejmuje czapkę. To są te uzasadnienia i te praktyki. Eucharystia, przemiana, przeistoczenie, tak? To jest 1324 zapis w katechizmie. Najnowszym, najświeższym. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. W końcu, to 1326 punkt katechizmu, w końcu przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. I 1327, Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. I tu cytat, nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia. I jeszcze zacytuję punkt 1336. Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów, podobnie jak zgorszyła ich zapowiedź męki. Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Jana 6,60. Eucharystia i krzyż są kamieniem obrazy. Chodzi o to samo misterium, które nie przestaje być przyczyną podziału. Czyżeli wy chcecie odejść? Jana 6,67. To pytanie Pana rozbrzmiewa przez wieki jako zaproszenie Jego miłości, aby odkryć, że tylko On ma słowa życia wiecznego, Jana 6,68, i że przyjęcie w wierze daru Eucharystii jest przyjęciem Jego samego. Tutaj już mamy ostrzeżenie, że będą tacy, którzy nie będą tego przyjmować, będą tacy, których to będzie gorszyć, no i to, no co zrobić, prawda? Nie powinno tak być. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na dwóch fragmentach Pisma Świętego używanych przez Kościół w celu wyjaśnienia, czym w swej istocie msza święta jest. Pierwszy, już mowa była o tym w zapisie katechizmowym, mówi o wydarzeniach ostatniej wieczerzy, przytoczony przez trzech ewangelistów,
Mateusz 26, rozdział 20 wiersza, Marka 14, rozdział od 17 i Łukasz 22 od 14. A drugi fragment o dyskusji Jezusa opisany w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Pierwsze te fragmenty, do których się odniosę, dotyczące ostatniej wieczerzy. No jest kilka problemów związanych z interpretacją faktu, że w trakcie ostatniej wieczerzy chleb i wino zostały przemienione. I w rezultacie są tam zawarte prawdziwie, rzeczywiście, substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa z duszą i bóstwem, a więc cały Chrystus. No, po pierwsze, to co się najbardziej, że tak powiem, rzuca na oczy. No nie ma najmniejszej oznaki, że podczas ostatniej wieczerzy chleb i wino zostały przemienione. Zewnętrznej oznaki nie ma żadnej. Tak samo w czasie mszy świętej dzisiaj. Przed konsekracją i po konsekracji wszystko wygląda dokładnie tak samo. Co więcej, pozostaje ten sam smak, pozostaje ten sam zapach, dotyk. I faktycznie, cały dowód empiryczny, czyli oparty o doświadczenie, no wspiera interpretację, że chleb i wino wcale nie zostały przemienione. Oczywiście to jest niewystarczające. Taka przemiana ma miejsce, musi zostać uznana przez wiarę i nie wolno nam z ciekawości pytać, w jaki sposób się to dzieje. No więc jeżeli wiara, jeżeli już mówimy o wierze, no to jaki jest przedmiot naszej wiary? Przedmiotem naszej wiary jest Boże objawienie. No, Słowo Boże, tak, to co Bóg objawił. A rzekoma przemiana wyjaśniana przez przeistoczenie nie jest opisana w Biblii. Więc o jakiej wierze mówimy? I nie ma takiego precedensu, nie ma takiego biblijnego cudu w całej Biblii, bo cuda są, ale nie ma takiego, w który mają wierni uwierzyć, tak? Cudu, który polegałby na tym, że zdarzyło się coś nadprzyrodzonego, podczas gdy faktycznie zewnętrzny dowód pokazuje na to, że właściwie nic się nie stało. Bóg nigdy nie traktował ludzi w taki sposób. Drugim problemem związanym z interpretacją słów Chrystusa wypowiedzianych w czasie ostatniej wieczerzy jest konieczność spożywania ludzkiego ciała. Kościół naucza, że Eucharystia jest prawdziwym ciałem Chrystusa, tym, które narodziło się z Maryi Dziewicy. I to ciało rzekomo uczniowie spożywali w czasie ostatniej wieczerzy. No, to już, nie wiem, sam fakt takiego rozumowania może komuś wystarczyć, aby to, no, powiedzieć, że to jest nie do utrzymania. Ale Kościół nie. Kościół to potwierdza i idzie krok dalej, mówiąc, że na tej samej zasadzie, w podobny sposób Jezus polecił pić uczniom swoją krew. No i w tym momencie problem się pogłębia, ponieważ dla Żyda picie ludzkiej krwi było czymś odrażającym. I było sprzeczne z prawem mojżeszowym, które zabraniało spożywania krwi. I możemy być pewni, że gdyby uczniowie myśleli, że Jezus każe im pić krew, w sensie dosłownym, no to co najmniej gorącą dyskusję by to wywołało, a podejrzewam, że sprzeciw. W biblijnej relacji nie ma śladu jakiegoś napięcia, kontrowersji. Poza tym, no, gdyby uczniowie rzeczywiście pili krew, czego prawo mojżeszowe wyraźnie zabraniało, no nie wiem, czy Piotr, apostoł, mógłby później napisać, czy powiedzieć, bo nigdy nie jadłem nic skażonego ani nieczystego. W 10 rozdziale, 14 wiersz są te słowa zapisane. Już dawno po ostatniej wieczerzy. Gdyby chrześcijanie regularnie pili krew w trakcie obchodzenia wieczerzy pańskiej, to
czego nauczać miałby zjazd czy sobór w Jerozolimie opisany w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy mówi do pogan, chrześcijan pogańskiego pochodzenia, powstrzymajcie się od krwi. Nie ma żadnego powodu, by wierzyć, że uczniowie choć przez chwilę myśleli, że oto mają do czynienia z krwią czy rzeczywistym ciałem Chrystusa. Nigdzie nie czytamy o tym, że chronili każdą część Jego. Kruszynki chleba, czy kropli wina. Albo o adorowaniu tych postaci. Przeciwnie. Kiedy Pan rzekomo przemienił wino w swoją krew, On sam nadal tą substancję nie nazywa swoją krwią, ale winem. Lecz powiadam wam, czytamy w Ewangelii Mateusza 26-29, odtąd nie będę już pił napoju z tego owocu winnego krzewu. Mówi to już po przeistoczeniu. Gdyby to rzeczywiście było przeistoczeniu. Do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w Królestwie Ojca Mego. Kwestia fizycznej obecności Chrystusa, prawda, kiedy trzyma w ręku chleb i mówi, to jest moje ciało. No, to najczęściej podnoszony argument, tylko o nim wspomnę. No, Jezus fizycznie obecny ze swymi uczniami, z pewnością nie uwierzyliby oni że Jezus tu fizycznie obecny i ten chleb trzymany w ręku że ciało Jezusa jest jednocześnie z nimi przy stole, a równocześnie i na stole, czy też pod stołem, jeśli tam te okruszyny chleba były rozrzucone. Interpretacja idzie dalej. Chrystus dzisiaj cieleśnie jest obecny w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, nie wiem, setkach tysięcy kościołów rozrzuconych na całym świecie, w każdej konsekrowanej kruszynie chleba czy kropli wina. Pismo Święte nigdy nie mówi o fizycznej obecności Jezusa więcej niż w jednym miejscu. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale czyż Chrystus nie jest Bogiem, czy nie jest wszechobecny? No owszem, w znaczeniu duchowym niewątpliwie tak. Sam to zapowiedział. Jest duchowo wszechobecny, ale cieleśnie nigdy wszechobecny nie był. I jak czytamy dzisiaj, obecnie zasiada cieleśnie po prawicy majestatu na wysokościach, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. I wszystkie te problemy znajdują swoje rozwiązanie, gdy słowa Jezusa wypowiedziane w czasie ostatniej wieczerzy rozumiemy w przenośni. I oznacza to, że w trakcie ostatniej wieczerzy Jezus użył chleba i wina jako symboli swojego ciała i krwi. I przenośna interpretacja słów Jezusa nie wymaga od apostołów, uczestników tej wieczerzy, ani od nas dzisiaj nie wymaga picia ludzkiej krwi, ani spożywania ludzkiego ciała. Ciało Jezusa pozostaje w jednym miejscu. I nie ma żadnej potrzeby wymyślania skomplikowanych teorii, sięgania do jakichś filozoficznych rozwiązań. Chleb i wino pozostają chlebem i winem. A uczniowie przyzwyczajeni byli do tego, że Jezus używał przenośni, bo używał ich wielokrotnie. Mówił o swoim ciele, że jest świątynią. O nowym życiu mówił jako o wodzie żywej. O swoich uczniach mówił, że są solą. O nauce faryzeuszów mówił, że to kwas. Różnych stwierdzeń przenośnych jest bardzo wiele. Chociażby właśnie w tej Ewangelii Jana. Tam, gdzie mówi, że to jest ciało moje. Mówi, ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, ja jestem bramą, dobrym pasterzem jestem zmartwychwstaniem, jestem prawdą i życiem, drogą, jestem krzewem winnym. I wszystkie te wypowiedzi traktujemy w przenośni. Dwa ostatnie zostały wypowiedziane w trakcie ostatniej wieczerzy. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. To jest 14 rozdział 6 wiersz Jana i 15 rozdział 1 wiersz. I analiza nauczania Jezusa w tej nocy właśnie ukazuje,
że były to figury stylistyczne, których użył na tej wieczerzy. Jezus na przykład, kiedy myśli o nowym przymierzu, mówi w przenośni: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Kielich jest przymierzem. Oczywiście nie samym przymierzem, ale symbolem przymierza. Pozostaje kwestia posłuszeństwa słowom Jezusa: to czyńcie na moją pamiątkę. I tu również zwykły chleb i zwykłe wino są w zupełności wystarczające. Chleb, który jest symbolem, znakiem ciała Chrystusa, które zostało złamane na krzyżu za nas. Wino, które reprezentuje krew Chrystusa, która została wylana na krzyżu. I uczestnictwo w każdej takiej pamiątce, wspomnieniu jest deklaracją wiary w dokonane na krzyżu przez Chrystusa dzieło zbawienia. Mam udział w ciele i krwi Chrystusa. On oddał za mnie swoje życie. Możemy spojrzeć do pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdział, wiersz 16. I kiedy wspólnie dzielimy ten chleb, to świadczy również o naszej jedności w łamaniu chleba. Jedności w Jego ciele, tak jak czytamy 1 Koryntian 10, 17, następny wiersz. I niedbałe uczestnictwo w łamaniu chleba, tak jak się to działo w Koryncie, jest poważną sprawą. Ale nie z powodu tego, czym ten chleb albo wino są, ale z powodu tego, co ten chleb i to wino reprezentują. I przenośna interpretacja wydarzeń jest zgodna z nauczaniem Jezusa na temat istoty uwielbienia. Bo sam mówił: Bóg jest duchem. I trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Społeczność wokół chleba i wina, związana z łamaniem tego chleba i piciem wina, jest społecznością duchową. I obecność Jezusa również tutaj, cielesna obecność do tego nie jest konieczna. Zwykły chleb i zwykłe wino w zupełności wystarczają, aby wspominać Jego śmierć, aby oczekiwać Jego powtórnego przyjścia, sprawować to, aż powróci. A kiedy już powróci, to wtedy już będzie, no rzeczywiście, będzie On sam i będzie fizycznie obecny. Na zakończenie wspomnę jeszcze tylko o jednej teorii, innej interpretacji słów Jezusa, mianowicie nie o transubstancjacji, a o konsubstancjacji. Może słyszeliście o takim sformułowaniu. Obecność ciała i krwi Jezusa w chlebie, w winie podczas wieczerzy pańskiej, która to obecność jest uznawana w momencie ich przyjmowania. A więc mamy do czynienia z, właściwie używając określeń Arystotelesa, z dwiema substancjami, bo jest to zwykły chleb i zwykłe wino, które w momencie przyjmowania staje się ciałem i krwią Chrystusa, po czym nadal pozostaje zwykłym chlebem i winem. Konsubstancjacja. Dwie substancje razem jak gdyby wzięte. Stąd przeistoczone ciało i krew jest obiektem kultu. Dla tych, którzy wierzą w konsubstancjację, a głównie dzieje się to w kościele luterańskim, po nabożeństwie dalej chleb pozostaje chlebem, a wino winem i można je użyć do następnej komunii, ale żeby ich użyć, trzeba je znowu na nowo jak gdyby konsekrować. W tym znaczeniu konsubstancjacji. Utrzymujemy, że chleb i wino nie zmieniają się substancjalnie, jednak nasz Pan jest w nich obecny. To sformułowanie tych, którzy właśnie przyjmują konsubstancjację. Tu widzimy pewne podobieństwo pomiędzy luterańskim a prawosławnym poglądem na obecność Chrystusa. Wspólna deklaracja tych kościołów o Eucharystii mówi:
Tak. Prawosławni i luteranie wyznają, że ciało i krew Chrystusa jednoczą się z chlebem i winem, aby były przyjmowane przez komunikantów, co łączy ich z Chrystusem i sobą nawzajem. Zgodność poglądów istnieje pomiędzy luteranami a Kościołem ormiańskim. Wiara w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii to czynnik, który znacząco zbliża do siebie ormiański Kościół apostolski, prawosławny, ewangelicko-luterański Kościół w Ameryce. I to właśnie tenże patriarcha Konstantynopola, ormiański, powiedział to, co przed chwilą cytowałem. Utrzymujemy, że chleb i wino nie zmieniają się substancjalnie, jednak nasz Pan jest w nich obecny. Głoszona przez Lutra nauka o konsubstancjacji nie jest ogólnoprotestancką zasadą, bo Jan Kalwin na przykład uznawał tylko duchową obecność Chrystusa w komunii. Ulrich Zwingli uznawał komunię wyłącznie za symboliczną pamiątkę ostatniej wieczerzy. U metodystów stwierdzamy rzeczywistą obecność, czy społeczność ciała i krwi Chrystusa w momencie spożywania chleba i wina, z tym, że nigdzie nie udało mi się znaleźć, a znalazłem sformułowanie, że oni tego odżegnują się od definiowania, jaką obecność tutaj mają na myśli. Także trzy formy, trzy sposoby rozumienia. Przeistoczenie w znaczeniu dosłownym, substancja staje się chlebem i ciałem. Dalej, jest substancja i chleba i ciała, która staje się w momencie przyjęcia realnym ciałem i winem, a potem już nie. Lub też przyjęcie, że chleb pozostaje chlebem przez cały czas, wino winem, a obecność Chrystusa i połączona z przyjmowaniem chleba i wina ma charakter wyłącznie duchowy. I na tym zakończymy tą część i ten wykład w dalszej części, pozostając przy Najświętszym Sakramencie, spojrzymy na kwestię przeistoczenia, na kwestię mszy jako na ofiarę. Czy ja mógłbym prosić o chwilę uwagi? Gdybyście byli zainteresowani tym tematem, to na naszej stronie jest do pobrania traktat Jana Wycliffe'a właśnie dotyczący Eucharystii z 1380 roku. Jest taka zakładka, może ja napiszę adres strony, nie ma czym, dobra, horn.org.pl i tam jest zakładka, jest materiały do pobrania. Jan Wycliffe jest wliczany w grono tak zwanych protoreformatorów. Był to profesor Oxfordu i zajmował się jego jakby zakresem działań naukowych była logika. I ten traktat jest właśnie z dziedziny logiki. W fantastyczny sposób obala niezbyt wówczas jeszcze starą naukę, ponieważ ona wówczas około 100 lat miała, właśnie dotyczącą transsubstancjacji. Mówimy o przyjęciu jej do wierzenia. Polecam Wam, naprawdę fantastyczne. Co prawda, luteranie twierdzą, że był on zwolennikiem doktryny kosubstancjacji, ale czytając ten traktat, do takiego wniosku za bardzo dojść nie można. Polecam Wam. Czasami ktoś zmienia zdanie wraz z upływem czasu i tu trzeba uważać, bo są przywódcy w Kościele nieraz cytowani, którzy na początku twierdzili co innego, a po latach twierdzili co innego. I teraz można ich cytować w tą stronę albo w tamtą. Trzeba to uważać po prostu. Bardzo możliwe. Dziękuję.